Cześć, z tej strony Gosia. I Miłosz. Witamy Was w domowym vlogu. Mówię domowym, bo nie wiem, jak ten film dzisiejszy się rozwinie. Co, Miłosz? Nic w ogóle, nic nie zaplanowałeś? Co? No, trochę zaplanowałam. Między innymi chcę Wam pokazać nową roślinę, jaką kupiłam. I jeszcze kupiłam sobie jeden superaśny sprzęt do roślin. Co? Nie będę spoilerował, pokażę. No dobrze. Nie robimy spoilerów, ale to zupełnie odmieniło moje dbanie o rośliny, więc Wam polecę ten sprzęt niesamowity. No i tą nową rośliną, na którą się skusiłam, jest alokazja z Biedronki. Zaraz zobaczcie jaka. Skusiłam się na nią, ponieważ niektórzy z Was mi pisaliście w komentarzach, że Wasze alokazje z Biedronki, niektóre super rosną, a niektóre nie, że jest to loteria, więc stwierdziłam, że zaryzykuję. I kupiłam sobie taką alokazję, o której zawsze marzyłam. Kiedyś miałam alokazję Poli, teraz nie wiem, czy widzicie w kadrze, nie widać. Mam tylko swojego Frydzia i Frydziu rośnie ładnie. Więc stwierdziłam, że spróbujemy też z inną odmianą. Tego co wyniosłeś z Oszą? Co? Frydzie. Tak, Frydzio jest Oszą. Więc jeszcze teraz próbujemy z jedną alokazją przed Frydziem w odmianie Variagata. Więc wiecie, muszę się nauczyć tych alokazji. Ja jeszcze uprawiam swoje alokazje normalnie w zwykłym takim podłożu w bigosie, nie w hydroponice. Więc wiem, że alokazje najładniej rosną w hydroponice, ale mi się nie chce w to bawić. Okaz. Co jeszcze widzowie nie widzą, jaki to jest okaz? Jest to alokazja Silver Dragon. Ja zawsze o niej marzyłam. Między innymi dlatego, że ona ma takie piękne liście od spodu, ale co zaraz Wam pokażę. I była ona za 19 zł. Jak ją kupowałam, to w Biedronce były też takie alokazje Poli, to co mówiłam. Były też alokazje Black Velvet. Kiedyś mi się bardzo podobała ta Black Velvet, ale teraz mi jakoś tak nie kręci. I tak została ta jedna Silver Dragon. Ona w ogóle była gdzieś tak rzucona, wiecie, ktoś ją nie odłożył na miejsce tam, gdzie są rośliny i tak mówię, a wezmę tego, tą smoczycę. Może będzie u nas fajnie rosła. A Miłosz, znowu kupujesz roślinkę? Weszliśmy po centrum poloty, weszliśmy tak. I kole, a Gosia kupiła kwiatkę. No, bo ja tak jak Wam ostatnio mówiłam, ja się czaję w Biedrze, może się pojawią te filodendrony tortum, bo w tych naszych Biedronkach ich nie było. I tak cały czas na niego poluję i tak mnie skusiła ta alokazja. Te roślinki są na wejściu, więc wchodzimy od razu go się. Tak, dobra, to ją otworzę i zaraz ją sobie wspólnie obejrzymy i oporządzimy, bo ona jest trochę przesuszona i też od razu wykorzystamy mój nowy sprzęt. A który on ma? Do tego oporządzania. Nie ma tutaj napisane. Jak nie ma? Z tyłu są. Podlewanie umiarkowane, stanowisko jasne. Bo tu są poziomy rozpisane z tyłu. Aha, faktycznie. To jest super easy, very. A to Miłosz już obczajał, widzicie? Tutaj są takie, o, poziomy. Nie masz z przodu napisane, który to jest? A, nie ma. Może ona będzie miała na doniczce, wiesz? Dobra, otworzyłam moją smoczycę, jak już tak ją nazwałam, tą alokazję. Zobaczcie, jakie ona ma piękne liście od spodu. Mi się chyba najbardziej właśnie podobają te liście od dołu w tej alokazji. Miłosz liczył, że właśnie na doniczce będzie tutaj opisany poziom trudności tej alokazji, jednak nie jest. Super easy. Mogą przeżyć 30 dni bez światła i podlewania. Widzisz? Jakie żelazne rośliny. Ale to nie jest napisane, że tak konkretnie, tylko tak. Jest, że taki poziom. No więc ja się cieszę z mojej nowej alokazji. Chcę mieć jeszcze jedną taką właśnie alokazję Dragon, taką całą zieloną. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa ta odmiana, ale to jest też z tych dragonów. Cóż. I jeszcze chcę mieć alokazję Frytka Variagaty kiedyś. No ale na razie to tak próbuję z tymi takimi tańszymi alokazjami, jak się będziemy dogadywać. Muszę ją na pewno przesadzić, bo jest ona sucha, no jest taka trochę, ale tutaj puszczę nowy listek. O, więc powinno być dobrze, więc zabieramy się za oporządzanie tej alokacji. Mam takie liście brokuły jakby. Fajna jest. Od razu przesadzimy sobie tą alokację, zobaczmy co tam jest w korzeniach. Ona jest trochę przesuszona i tak planuję ją
oczyścić, tak samo jak zrobiłam z frytkiem. Zobaczyć, czy ona nie jest opleciona jakimś koszyczkiem, włókninką, czy czymś tam. No i zmienimy jej podłoże na takie bardziej przepuszczalne, bo tutaj jest takie samo włókno. I też zobaczymy, może ma jakieś wulfki, małe smoczki, nasza smoczyca. Albo robaki. Nie no, no to zrobimy później oprysk na robaki. Tak się postaram oczyścić te korzenie. Zobaczcie, ona tutaj już była taka trochę przerośnięta w tej doniczce. Jestem ciekawa właśnie, czy ona będzie miała coś na tych korzonkach, jakiś koszyczek czy coś, bo niestety w takich marakietach, zresztą jak i w prawie każdym sklepie, bo jak zielonego parapetu zamawiałam rośliny, to one miały wręcz taką gąbkę florystyczną na korzenie założoną. To jest twój najlepszy zakup stemu chyba jak do tej pory. Co? Ta mata? No. Tak, jestem bardzo zadowolona z tej maty stemu. Więc jak planujecie jakieś właśnie zakupy z tej platformy, no to polecam zwrócić uwagę na maty do przesadzania, bo mają naprawdę super w fajnych cenach. Co nie, Miłoszu? Ten materiał. No fajna jest i też widziałam teraz, jak kupiłam, jak nie było jeszcze takich różnych kolorowych tych mat, a teraz widziałam, są je jakieś w kwiatki, jakieś takie różne, więc można sobie kupić ładniejszą nawet niż ja mam. To jest taki materiał, jak są takie plandeki na przykład, tak, żeby przykryć drewno, żeby nie zamokło. No ale dla mnie najważniejsze, żeby taka mata spełniała swoje zadanie. Czarny do wszystkiego pasuje. Ja jestem akurat osobą taką nudną kolorystycznie. Mogłabym mieć wszystko takie czarno-białe. Szare. Szare. No. Niebieskie. Jest włókninka. Zobaczcie. Są kawałki włókninki. Trzeba tu się dobrać bardziej do korzeni. Tutaj widzę też są małe burwki, małe smoczki. Więc je też sobie dosadzimy później. Będzie więcej. No będzie więcej, widzisz? Oczyściłam korzenie alokazji. Starałam się je jak najmniej uszkodzić, ale musiałam ją praktycznie do gołego tutaj obskubać, no bo tutaj przy samym tym właśnie, przy tej takiej głównej bulwie ona miała tą włókninę, więc musiałam to jakoś rozplątać, ale mam nadzieję, że ona to przeżyje. Frydek przeżył taką akcję, więc mam nadzieję, że Silver Dragon też da radę. Tutaj są małe bulwy, mi spadają. Później wam pokażę dokładniej, bo one są malutkie. To ja je dorzucę do tej doniczki, do tej alokazji, żeby ona się ładnie zagęszczała. No i teraz sobie taką sadzonkę umyję w mydle potasowym, żeby na pewno nie było żadnych szkodników, bo wiecie, ja w kółko walczę z tymi paskudnymi, wrednymi wciorami, żeby czasem mi się nie przyniosło nic nowego do domu, bo przy takiej no, dość sporej ilości roślin, już jak jedna roślina ma wciory, no to wiecie, najlepiej umyć wszystko, żeby to się nie rozniosło i to jest kupa roboty. Dlatego też ostatnio wam mówiłam, że trochę zmniejszam ilość roślin, którą mam, no ale coś mi to nie idzie. Na razie, co nie, Miłoszu? Teraz jest walka o przetrwanie. Co, walka o przetrwanie? Gatunków. Tak? Nie no. Nie idzie mi redukcja, bo się nie umiem rozstać z niektórymi roślinkami. No ale mam nadzieję, że jak będą wszystkie takie ładne, wymyte, zadbane, no to nie będzie żadnych inwazji w tym roku, bo zazwyczaj te inwazje główne wciorów, które mam latem, gdy są okna otwarte, to mi się wydaje, że to przez okno włazi. Po prostu powiedz, że przetrwają najsilniejsi. No, tak będzie. Więc Frydzio idzie... Frydzio. Smoczyca idzie do mycia. Doniczkę też jej umyję, bo planuję posadzić w tej samej. Wygląda jak tylko, taka pietruszka. Tak, jak pietruszka. Tylko po prostu wymienię jej podłoże. Zobaczcie na mój zakup życia. Kupiłam sobie taki rozpylacz w Action za 13 zł. Już testowałam bez was. I powiem wam, super jest. Goś tak pompuje, żeby zrobić nadciśnienie w środku butli. Już go nie pompuj tak ostro. I potem nie trzeba samemu tak psikać, jak ja miałam ten taki rozpylacz z płynu do mycia, nie mycia naczyń, tylko mycia szyb.
i tutaj po prostu się naciska, tak się blokuje i on sam psika. Wystarczy tylko sobie celować, więc jestem super zadowolona i polecam wam taki sprzęt, jeżeli macie dużo roślin, bo to jest ekstra. Mam nadzieję, że się szybko nie zepsuje, tak jak mój ten taki rozpylacz z pompką, z pepką. A ten to plastik fantastik. No, ten też jest plastik. Nie, a ten nie jest fantastik. Ten jest super, więc pokażę wam zaraz, jak to działa na przykładzie mojej alokazji Silver Dragon. No, sprawdź swój rozpylacz. Super jest. Czy widać strumień? O tak, teraz było widać. Tak, ja w środku zrobiłam sobie roztwór z mydła potasowego i olejku nim, żeby na pewno tu nie było żadnych szkodników. Ja robię teraz takie wstępne mycie, później ją opłuczę zwykłą wodą. Tylko musisz trzymać przycisk. Tak, nic nie muszę trzymać. No, nawet nie. Tak. I później opłuczę ją wodą i jeszcze raz zrobię oprysk z tego mydła potasowego i zostawię, żeby to ładnie mi obciekło. Tutaj nie muszę robić takiego dokładnego mycia tych korzeni, bo ja nie przenoszę tej alokazji do hydroponiki, tylko po prostu ją tak o sobie myję profilaktycznie. Najlepiej jakby było, wiesz co? Co? Jakby to było na farbę. Tak. A miałem kiedyś takie. Miałeś? Z dmuchawą, no. I farby się tak rozpylało. Płot tak kiedyś malowałem. Super sprawa. Mm. Ten roztwór do mycia roślin, ten taki z mydła potasowego i olejku nim, ja też używam do mycia doniczek. Bo wiecie, doniczki też warto umyć, żeby tam nie było żadnych larw, szkodników ani szkodników. Da się w kadrze złapałem. Tak? Twoje awokado. Tak. No. A ja jestem w szale malowania po numerach. Ja nie wiem, ja już mam takie rozrywki, że naprawdę. Jak emeryta. No, jak emeryt. Ale ja uwielbiam takie kreatywne rzeczy. Zobaczcie, ile już zrobiłam w przeciągu tygodnia niecałego. No, czy widzowie też to robią? Nic nie zapytasz? Co? No, a widzowie ostatnio pisali. Tak? Że lubią malowanie po numerach, bo przecież ostatnio już pokazywaliśmy, że rozpoczęłam swoją przygodę. Co? Mistrz i Małgorzata. Mistrz i Małgorzata, ja pełne skupienie, dlatego się to odzywam, bo robię teraz takie, wiecie, elementy. Dziup. Tak, malutkie. No ale ogólnie to polecam malowanie po numerach. Nie wiem, czy mi się bardziej nawet nie podoba niż Diamond Painting. No bo kiedyś przecież rysowałaś. Tak, i w Diamond bolą palce od tego takiego klikania tych diamencików. No i jest znacznie głośniejsze i przeszkadza na streamach. Tak, Miłosz mówi, że mogę malować, bo to jest ciche. I nawet się nie odzywa, bo jestem skupiona. Super jest. No. Tamto to szurałaś tymi diamentami. Tak? Jak ja coś krzyknąłem na streamie, to jeszcze wyrzucałaś na ziemię. I tą folią, no nie? Też tak robiłam. Tak, strasznie mnie to denerwowało. No. No, to mogę ci kupować. Tak? Tak. Następny chyba chcę roślinny wzór. Dobra. No. Przygotowałam sobie mieszankę ziemi. Wiecie, zwykła ziemia uniwersalna z perlitem. Dodałam jeszcze keramzyt i podłoże do storczyków, żeby ta ziemia była bardziej przepuszczalna. Co ci tyle ziemi? No to jeszcze mi się przyda do innych roślin. Tak? Co? Chcesz coś dzisiaj jeszcze sadzić? Nie wiem, czy dzisiaj, czy kiedy indziej będę miała na zapas. A co, już się boisz? Tak. Tak? Będziemy tym nagrywać? Nie, no nie będziemy. Było już ostatnio sadzenie. Dobrze. Tak, staram się ułożyć jakoś sensownie korzonki tej alokazji, bo ona tutaj ma dość duże te korzenie, a też nie chcę jej dawać do takiej gigantycznej doniczki, bo ona mi nie będzie wypuszczała liści. A ty chcesz, tylko żeby może wyglądała. Pójdzie w korzeń. Co? Chcę, żeby wyglądała. No ma ładnie wyglądać. Tak wygląda jak taki brokuł. Brokuł. Tak, alokazje się będą kojarzyć z brokułami. No. A ty jesteś. Co? No takie kolorki mają. Nie, brokułowe. No różne mają. To jest w ogóle ta taka zielona, ona ma łodygę taką jak łuski smoka, co ona by ci się podobała. Pamiętasz jak mieliśmy brokuł? Też był taki liściasty, bez owoców żadnych. A ten z zeszłego roku, no. Brokuł od Bartka. A to gdzieś tam u nas jest na kanale, bo pokazywaliśmy tak. Brokuł, jak wyrosła palma liściasta. No, było tak. Nie to co ananasek.
Co? Żałuję, że ci nie kupiłam tego ananasa przecenionego w Obi? Nie, tak by mi tych. Tak. Dobra, ale okazja przesadzona. Zobaczcie, jaka ładna, śliczna. Moja smoczyca. Pójdę w alokazję Dragon, siwieje, będę jak ta Daenerys z Gry o Tron. Matka smoków. No. Co? No to żeś teraz wymyśliła. No tak, będę siwa i będę miała alokazję Dragon. No, więc tak się prezentuje. Alokazja po przesadzeniu. Jeszcze ją trochę opłuczę z tej ziemi, żeby ona się też podleją, żeby ta ziemia się ułożyła i zaraz znajdziemy dla niej jakieś fajne miejsce. Tak się zastanawiam, gdzie dać tą alokazję. Nie ma miejsca. Jest miejsce, chyba ją na razie damy tutaj, żeby się zaklimatyzowała, bo tutaj jest frydek i muszę chyba umyć te wszystkie rośliny, bo tutaj już przed chwilą zobaczyłam znowu wciornastki. No powiem wam, masakra z tymi wrednymi wciorami. Dobrze, że zrobiłam sobie oprysk na zaświecie. Strasznie, ty masz dużo roślin. Co strasznie? Fajnie! Tutaj w ogóle Anthurium clarinervum będzie kwitło. Nie wiem, czy zostawić je, ten kwiatek, i bawić się później w zapylenie i może będziemy hodować sobie Anthuria, no nie wiem. Albo po prostu... Albo po prostu wytnę i będziemy czekać na nowego liścia. Co, Miłoszu, tak robisz? Trzeba usunąć gatunki. Nie trzeba usuwać, za dużo jest. Ściana, normalnie, dżungli. Najlepiej. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie, jak jest dużo roślin, czy jesteście takimi ignorantami jak Miłosz. No co? Czy zjebam je? No. Kończymy nagranie. Co tam trzymasz w formalinie? Na koniec chciałam wam pokazać, tak jak mi już powiedział, nie w formalinie, a w mchu i słoiku trzymam swoje sadzonki. Tutaj te białe roślinki, co widzicie, to jest Epipremium Snow Queen, a to jest filodendron jakiś, którego dostałam od Sebastiana. A to jest słoik po landrynkach. Tak, a to jest słoik po landrynkach z Biedronki i jeszcze tutaj jest jakiś Syndapsus, ale on mi tutaj wypuścił takiego listka, że ja jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest. To jest drugi słoik z tą super, tak, ze zatyczką. Tu jest drugi słoik po landrynkach. I tutaj są rośliny, które dostałam od Sylwii. Sylwia mi wysłała kiedyś taką roślinną paczkę. I tutaj są właśnie te roślinki. I tutaj są między innymi filodendron melanochryzum. Widzicie tutaj te takie duże liście, co dałam, niestety one zaczęły gnić, ale wszystko, co pocięłam z ogrysków, mi się zaczęło przyjmować. Tutaj widzicie między innymi monstera kobra, czyli Sandleyana, zaczęła ładnie rosnąć. Tutaj ten taki pomarańczowy lekkostorzek, to jest filodendron melanochryzum, też ładnie zaczął rosnąć. Te rośliny, one w ogóle nie miały łatwego życia, bo one trochę zmarzły mi w tej przesyłce, no ale, bo to był marzec i wtedy właśnie się zrobiły takie mrozy, no ale dałam to do, właśnie do słoika, do szklarni i wszystko fajnie mi się zaczęło ukorzeniać. Wiem, że niektórzy robią całe takie, wiecie, boksy do ukorzeniania w tym mchu. Ja niestety na razie nie mam na tyle miejsca, żeby się bawić takie rzeczy i też nie mam potrzeby hodowli tylu roślin, żeby robić specjalne boksy, więc mi na razie wystarczają takie słoiki, więc jeżeli ktoś chce właśnie tak, żeby mu takie hodowle w takich szklarniach nie zajmowały dużo miejsca, to można sobie też zrobić taką właśnie szklarnię w słoiku. Co z giveawayem? Co z giveawayem? Na 2000 będzie giveaway. Nic o nim nie mówisz. Ja już nic nie mówię, bo nie chcę wbić tych 2000, no to co będę, wiesz, zachęcać. No ale możemy, wiecie, jak wbijecie 2000 subskrypcji, to będzie rozdanie roślinne, między innymi będzie do wygrania Snow Queen Epi, znowu będzie Sedum Burrito, będzie Monstera Variegata. Medinili nie mamy, jest na kompostowniku. Tak, Medinili nie mamy. No wiecie, wiele innych roślin, będzie taki boks roślinna niespodzianka. No ale będą też te pewniaki, o których mówię.
No ja bym chciała wygrać takiego boksa. No nie wiem jak wy. Jeżeli chcecie takie rozdanie, no to możecie zachęcić też znajomych do subskrypcji naszego kanału. To nawet jeżeli też znajomy wygra, no to wiecie, może ktoś się podzieli z wami taką sadzonką. Tak jak mówiłam, my już będziemy kończyć tego vloga, bo chcemy go jeszcze dzisiaj zmontować i dzisiaj wrzucić, bo rano nie było filmu. Ale mam nadzieję, że rano już byliście na działeczkach, na ogródkach, a po południu obejrzycie nasz film. Co, Miłoszu? Przy grillu. Tak, przy grillu. Więc my też się będziemy zbierać do jedzenia obiadu i też muszę pomyć rośliny, bo zobaczyłam przed chwilą wciornastki. Więc dziękujemy wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam was do zostawienia lajka i komentarzu. Suba. Tak, i suba. I oczywiście suby są najważniejsze. Bo zawsze połowa ogląda bez subów. Ponad połowa. Ostatnio patrzyłam w statystykach, tak. To było 58% co? Ogląda nas bez subskrypcji. Samo. 55% bez suby ogląda. No, a wiecie, suby na YouTubie są darmowe. No, więc to nic was nie kosztuje, a można nas wesprzeć. Więc my kończymy i zabieramy się do dalszych prac. Będę dalej korzystała ze swojego sprzętu z Action. Muszę tutaj. Nie, muszę umyć tego tutaj glorka, bo na nim zobaczyłam wciornastki. To jest niekończący się krąg. Wszyscy, którzy walczymy z wciornastkami, przędziorakami, tarcznikami, wełnowcami, łączmy się w bólu. Tak. Musimy jakieś chemikalia rozpylić. No, w końcu się chyba wkurzę i zrobię ten roztwór karate, o którym wam kiedyś mówiłam i zabiję wszystko. Zdechnie, połowa roślin przetrwają najsilniejsze. Nie, nie zdechnie. Ja robię takie roślinne, jeżeli nie zdychają. No, to pa, do następnego. No, trzymajcie się.